Siemanko, w kolejnym filmie z Rebirth Champion 6, a dzisiaj sprawdzimy nowy Halloween event, który właśnie został dodany do tej gierki. Jesteśmy na serwerze z moimi widzami, jak widzicie, sobie tańczą. Niektórzy mają bardzo fajne halloweenowe skiny już, także są gotowi na evencik. No i co, myślę, że możemy zaczynać. Zobaczmy, co zostało dodane najpierw. Jak widzicie, tu już po lewej stronie jest nowa waluta. Trochę sobie już jej zdobyłem. Przejdźmy teraz do update logu. Ok, mamy Halloween event, Pumpkin Hunt, czyli szukanie dyń, 3 nowe jajka, 17 nowych petów, Halloween Pass, to jest bardzo fajna sprawa, 6 nowych ekskluzywów, Halloweenowe upgrade'y, imitowana waluta, jeden nowy tapskin, jedna nowa aura i jeden nowy kodzik i book fixes. Ok, dobra, zobaczmy sobie tą... tego tapskina najpierw. Jak widzicie, już mam go kupionego na dole. Okej, to jest pumpkin i mnoży razy 100. Także potężny skin. Tu w upgrade'ach nic nowego raczej nie ma. Jest także nowa aura. Zobaczmy sobie ją od razu. Zjedźmy na sam dół. I mamy pumpkin aura. Też sobie już ją kupiłem. I ona mnoży razy 325, także ładnie. Zobaczmy sobie ją. Okej, to są takie motki dyni. Spoko, spoko aura. Dobra, schowajmy sobie. Przejdziemy od razu na ten węcik, myślę. Bo to jest główny cel tego odcinka. I widzicie, tutaj sobie tańczą ziomki. Dobra, myślę, że możemy wbijać. Chodźmy. Okej, a więc jesteśmy. I tak się prezentuje mapa. Na tym evencie. No powiem wam, że jest potężna. Tu mamy Halloween Passa. Zobaczmy sobie go. Już kupiłem sobie premium za tokeny. To kiedy zobaczmy, on jest? Okej, do 4 listopada. No to ciekawie. Fajny domek w ogóle. Jak widzicie, tutaj możemy sobie zbierać dynie. I nalicza nam je do waluty, tak? Dyniowej. Tu mamy jajeczko takie początkowe. Możemy sobie otworzyć. O, zobaczcie, tak wygląda. Takie duszki. Dobra. I tutaj mamy taką bramę. Jeśli będziecie tutaj pierwszy raz, to ta brama będzie zablokowana, nie będziecie mogli tu przejść. Musicie znaleźć takie dynie, które są tutaj, tak? Mamy 2, 4, 6, 8 dyni. Trzeba znaleźć. I one są porozstawiane wszędzie. A lokalizacje wszystkich teraz wam pokażę. Wszystkie po kolei teraz będziecie mieli na ekranie. Ok, a więc pokażę wam wszystkie lokalizacje dyń teraz. Pierwszą znajdziemy tutaj w tym pokoju. Tutaj mamy te przejście. I tutaj w rogu będzie dynia. Żeby ją podnieść, klikacie E po prostu. Tutaj jest grzyb, a tutaj będzie dynia w tym miejscu. Pierwsza. Dobra, druga też jest na spawnie. Musicie sobie wejść po tym drzewie na górę. Tutaj jeszcze do góry. Tu przechodzicie sobie tymi granicami. Ok. Tu idziecie kawałek jeszcze. I tutaj na tym drzewie, w tym miejscu, gdzie pokazuję myszką, o tutaj, gdzie skaczę, tutaj będzie druga dynia, więc mamy już 2 na 8. Ok, trzecią dynię znajdziemy na desert. Musimy wejść na tą piramidę, na samą górę. I tutaj na czubku tej piramidy, tutaj gdzie skaczę, będzie trzecia dynia. Dobra, przejdźmy teraz do czwartej. Wróćmy na spawn. Musimy wejść teraz na wulkanę. Idziemy sobie tutaj tą ścieżką, tak? I tutaj po prawej będzie czwarta dynia. Tutaj w tym miejscu, gdzie skaczę. Tu znajdziemy czwartą dynię. Ok, wróćmy na spawn. Przejdźmy na beach. I tutaj mamy... za tą skałą kolejną dynię znajdziemy. Czyli mamy 5 na 8. Wejdźmy sobie teraz na steampunk. I tutaj za bankiem znajdziemy szóstą dynię. Tutaj będzie L do podniesienia. Kolejna dynia. Dobra, mamy 6 na 8. Ok, siódmą dynię znajdziemy na mapie Cave. Powinna być tutaj, w którymś z rogów. Tu prawdopodobnie, albo tutaj. I ostatnią dynię znajdziemy na Nuclear. Musicie zobaczyć, ona powinna być tutaj, z tego co pamiętam. W tym miejscu, także na wierzchu samym. To była ósma dynia, więc mamy wszystkie.
Ok, jeśli zebraliście wszystkie dynie, otworzy wam się animacja, jak ta brama się otwiera i możecie tutaj sobie już przejść. A więc przejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, co tutaj jest. Ok, mamy Halloween upgrade'y. Mamy Halloween amulet, to jest bardzo fajne. Mamy Halloween chesta też z boostem. Tutaj mamy dwa nowe jajka. Więc przejdźmy sobie najpierw do Halloween upgrades. Ok, i to mamy takie upgrade'y. Już sobie trochę kupiłem wcześniej. Mamy click multiplier, hard speed, punk slots, luck multiplier, pumpkins multiplier i jeden pet equip, to jest OP w ogóle, żeby sobie uzbierać na to. Więc będzie można mieć już max 20 petów, to jest kozackie moim zdaniem. Ok, tu mamy Halloween amulet, jak widzicie mam 75%. I tutaj musicie znaleźć wszystkie pająki tym razem. I one są na każdym świecie i na każdej mapie mogą być. Więc nie jest tak łatwo. A lokalizację ich właśnie już wam pokażę. Przejdźmy teraz do lokalizacji wszystkich pająków, żeby zdobyć amulet. Pierwszego pająka znajdziecie na Halloween evencie. Macie go tutaj na jajku. Musicie wejść, dać kamerę sobie na dół i klikacie collect. I tak macie pierwszego pająka. Drugiego pająka znajdziecie tutaj obok tego portalu na Halloween świecie. Tutaj jak mamy ten portal, idziemy w prawo i tutaj jest drugi pająk do zebrania. Także bierzemy. Ok. Aby zdobyć trzeciego pająka, musicie wejść na forest. Przejść po mostku tutaj, dać w lewo i tutaj na beczce będzie trzeci pająk. Także zabieramy. Ok. Czwartego pająka znajdziemy na mapie Atlantis. Przechodzimy tutaj. I tutaj na skalę sobie siedzi pajączek czwarty. Także zabieramy. Dobra. Piątego pająka znajdziemy na mapie Winter. Siedzi sobie tutaj na skalę, więc zabieramy go również. I mamy już 5. Szóstego pająka znajdziemy na mapie Cyber. I słabo go widać tutaj, ale tutaj koło skrzyneczki mamy tutaj pająka na tym czarnym tle. Także zabieramy sobie również. Cyk. I mamy szóstego. Siódmy pająk znajduje się na Spooky. I siedzi on sobie na kamieniu. W tym miejscu. Koło jajka. Bierzemy go sobie. Ok. I ostatni pająk potrzebny nam do amuletu znajduje się na tej mapce. Jeśli ją sobie odblokowaliście, musicie iść tutaj prosto. I tutaj za tym jajkiem znajduje się ostatni pająk. Także bierzemy i powinniśmy mieć już wszystkie do halloweenowego amuletu. No i jak widzicie mamy wszystkie, klikamy craft i mamy amulet na 2 razy pumpkins. Jak widzicie tak się prezentuje, jest taki pomarańczowy, lata wokół naszej postaci. Także mam nadzieję, że wam pomogłem. Ok, sprawdźmy sobie jeszcze jajko. Tu mamy jajko za 1000 pumpkinów. Otwórzmy sobie parę. Czekajcie, odznaczę sobie tylko te komony, uncommony. Zobaczymy sobie, jak wyglądają te pety od razu. Ok, common coś trafił, uncommon, dobra. Jeszcze rare by się przydał. Ok, mamy rera. Elegancko. Resztę mam, więc otwórzmy sobie 2-3 razy jeszcze. Może coś wypadnie fajnego? Dobra. I tu mamy jajo za Robuxy. Ok, jeśli pod tym filmem wbijecie 250 łapek w górę, no otwieramy to jajo na następnym odcinku. A następny odcinek będzie myślę jutro lub pojutrze. Zobaczymy jak wyjdzie. Więc jeśli chcecie, żebym otworzył to jajo za 800 Robuxów, to zostawcie łapę i lecimy z tym. Dobra, tu mamy skrzyneczkę jeszcze. To tam na luzie. Zobaczmy sobie jeszcze te peciki. Okej. Okay. Mamy tutaj tak. Unequip Polda wszystkie. Musimy trochę na dół zjechać. Tu jest legenda. Czekajcie. Dobra. Tych legend sporo mam, bo dropiłem w nocy. Tutaj jest pumpkin. Ale czy to jest ten? Jest skeleton na pewno. Mamy komona. Tak, to będzie pumpkin.
Mamy balonika rare. Szukajmy epika. Tutaj jest epik. Dobra, tutaj mamy legendę. I tam na górze był myfik. Myfik, halo. Okej, jest. Zobaczcie, on ma w ogóle 1.4 SX-a, także potężny jest. Dobra, założone mamy. Wyciągnijmy je teraz. Okej, zobaczcie, tak się prezentują. Fajnie, moim zdaniem ten myfikal jest kozacki w ogóle. I ten Frankenstein też fajny. Zobaczcie, tu mamy Halloween Apple. Balona. Szkieleton też fajny. Tutaj Pumpkin. Frankenstein, on jest kozacki w ogóle, fajnie wygląda. Pumpkin King, zobaczcie, jaki potężny. Dobra, załóżmy sobie najlepsze. Tak się prezentują aktualnie moje pety. Udało mi się w ogóle nowego sekreta trafić, ale wymieniłem go wczoraj na ten Pixel Portal z tamtego update'u. Zobaczcie, ile on ma mocy. 150 SX-ów w ogóle. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. Z tego, co wiem, to on jest potężny. Czekajcie. Zobaczcie, jaki olbrzym. Patrzcie to. No, potężny ten pet jest. Fajnie, myślę, że się opłacało jeszcze go kupić. Aż tak mocno nie spadł. A ten nowy Mysterious nie jest łatwy do wydrupienia. Dobra, myślę, że możemy sobie dać Craft All. Tak, damy sobie Craft All. Okej, okay, i mamy teraz 1, 2, 3, 4, 6. Cztery mamy Myfiki Toxic. Dobra, możemy sobie zamówić. Możemy sobie założyć. Elegancko i tak się teraz nasz team prezentuje. Myślę, że fajnie bardzo. W kolejnym odcinku myślę, że wymaksujemy sobie te upgrade'y. Chodźmy zobaczyć indeks w ogóle. Zobaczymy, ile tych sekretów jest w tych nowych jajkach. Okej, indeks. I to będzie tutaj. Tutaj chyba. Tak, tutaj będzie w limitowanych. Ghost, okej, tu jest Halloween Robux, ekskluzywy. Okej, mamy Pumpkin. Jak widzicie, mamy wszystkie Common, Common, Legendary, Mythical, Secret. Tego sekreta udało mi się trafić. On jest taki... Jest okej, tak? Nie ma szału. I tu mamy drugiego sekreta T2. I Mysteriusa. Ten Mysterius jest kozacki z tego, co widziałem. On ma 2 razy więcej mocy niż ten portal. Także potężnie. Wpiszmy sobie jeszcze nowy kodzik. Myślę, że to będzie Halloween na pewno. Okej, okay. Halloween. Zobaczmy. Wow, 1x10 klik boost. No to niezły kodzik. Opłaca się go wpisać na pewno. O, zobaczcie, mamy nowe achievementy nawet. A to chyba z tamtych aktualizacji, ale coś nie mogę odebrać tam niżej. A tam mogło być coś fajnego. No, coś się zbugowało, niestety. Okej, okay, napisał do mnie widz i ma sekreta T2, więc da mi go i sobie go zobaczymy. Okej. Okay. Mamy. Zajmijmy wszystkie pety. I on się nazywa Headless Horseman. Czyli jak ten skin z Robloxa. Popularny. Okej, dajmy go sobie. I tak on się prezentuje. Nie no, fajny pecik. Zobaczmy, jakie on ma staty. 67 SX i razy 15 tysięcy do dyni. No nieźle. I fajnie wygląda. Dobra, kozacki jest. Jak wam się podoba? Napiszcie w komentarzu. Moim zdaniem fajny. Dowolony jest ten pecik. No i co? Myślę, że lecimy odbijać tą topeczkę dalej. Jak widzicie, już wbiłem jakąś w pet power. Prawdopodobnie. 74. Tutaj jakieś ziomki mają w ogóle. Kozackie te topki. Także nieźle. Dobra. Ja będę otwierał sobie dalej jajeczka. I wbijał rebirthy. A w tym filmie to będzie na tyle. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz oczekuj na więcej materiałów. Siemano!